Witam serdecznie, Małgorzata Jarema, jestem opiekunką galerii, co sprawia mi ogromną satysfakcję i chciałam powiedzieć, że ta dzisiejsza wystawa, ona od początku była dla mnie cudowna. Zaprezentować właśnie szkło artystyczne dwóch panów twórców. Jeden pan z Bielawy, pan Zdzisław Kasprzyk i pan Piotr Brzeziński oraz akwarela pani Anny Maciejewskiej. Tak jak już pani Małgosia wspomniała, to są moje akwarele i myślę, że nie muszę wprowadzać państwa w tematykę, bo też dzięki pani Małgorzacie takie dyskretne informacje tematyczne są tam zawieszone. Nie myślę o sobie jako o artyście, bardziej o rzemieślniku, tak jak był Wyspiański i Mechower, którzy projektowali witraże, no to były też wytwórnie, były warsztaty, które realizowały ich pomysły. Tak jak sławna pracownia witraży Żeleńskich. Zresztą, jeżeli państwo zobaczycie moje prace, które są tutaj, w tym kątku i tam przy wejściu, to na pewno rozpoznacie Alfonsa Muchę, Pewnie też Picassa. Tutaj jest taka lampa, która troszeczkę jest mniej znany artysta. Escher, wspaniały grafik. Wręcz kopię, tak jak herb Świdnicy jest skopiowany z istniejącego witraża w Świdnicy. To była szkoła numer 10. Starałem się go odwzorować jeden do jeden. Jest on przeznaczony na wystawę do Jeleniej Góry. Wystawa będzie miała pokazywać witraż mieszczański. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta wystawa, która jest już czwartą wystawą tegoroczną, również jak i poprzednie, przypadnie Państwu do gustu.